Witajcie, kochani. Dzisiaj sprawdzimy, czy kosmetyki Fenty Beauty są tak wspaniałe, jak wszyscy o tym mówią. I zapraszamy do oglądania. Co tam mamy w środku? W tej cudownej torbie z Sephory. Hura, hura, hura. Jest rozświetlacz. Okej, mamy kilowata. Jej. Dobra, ja już tutaj będę wszystko otwierać, póki Ola jeszcze wyjmuje. To ja się biorę za błyszczyk, bo to jest coś, o czym słyszałam bardzo dużo. Sama Rihanna dobierała jego kolor, podobno pasuje do każdej karnacji. Tak, zdecydowanie. I w ogóle fajne jest to, że w tej marce wszystko tak właściwie pasuje do każdej karnacji, oprócz podkładu, wiadomo. Natomiast pomadka, ta czerwona, którą też tutaj mamy, pasuje dosłownie do każdego odcienia i mogę to naprawdę stwierdzić, dlatego że tak jak te pomadki, w ogóle ta marka weszła, to od razu wszystkie z dziewczynami i z koleżankami się rzuciłyśmy i każda w tej pomadce wyglądała naprawdę świetnie, a wyglądamy zupełnie inaczej. No i dodatkowo te kosmetyki mają za zadanie to, żeby wszystkie kobiety, które są na przykład gdzieś tam ciemniejsze, żeby czuły się też w tej wielkiej kosmetykowej machinie włączone. Będziemy testować dzisiaj rozświetlacz, tak. Ten złoty, złoty. Ja się trochę go obawiam, ponieważ nie wiem, jak on będzie na naszych bladych twarzach wyglądał. A to złoto przepięknie się mieni. Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć. Natomiast wygląda, no, odważnie. Odważnie. I powiem ci, że o ile testowałam, no, praktycznie wszystko z Fenty, bo wiadomo, że jak to weszło, no to po prostu wszystkiego trzeba było dotknąć. To tego rozświetlacza nie miałam odwagi położyć na twarz, więc tutaj też będzie mój pierwszy test również. A w ogóle ten błyszczyk to ma tak cudowny zapach, bo to jest zapach brzoskwini połączony z wanilią. Więc pasnie super. Do zjedzenia. To ja już otwieram. Absolutnie. Jestem ciekawa, skoro... Ojej. Mhm. Pachnie tak. Cudownie, tak. Cudownie. I w ogóle to, co jest fajne, to to, że ten błyszczyk też bardzo dobrze nawilża, bo czasami jest tak, że błyszczyki wręcz przesuszają, usta. To jest mój problem, dlatego... I to jest też słabe, bo tak nie powinno być. Dokładnie. A to rzeczywiście jest problem z kolorem. Ale ten mam ochotę zjeść, więc tak. Nie wiem, czy to też jest dobre, bo skoro tak pięknie pachnie, to zaraz pewnie zniknie. Oby był niskokaloryczny. Tutaj mamy oczywiście jeszcze czerwoną pomadkę Stana Lip w kolorze Uncensored. Czyli klasyk. No i to jest właśnie ta pomadka, o której mówiłam, że pasuje dosłownie każdej dziewczynie. No i wow. Też to, co jest fajne, to to, że ona ma tutaj takie śmieszne kopytko. I dzięki temu niesamowicie precyzyjnie można tą pomadkę nałożyć na usta, bo ona jest straszliwie lejąca, jest bardzo taka ciekła. I mogłaby się rozlewać. Gdyby aplikator był mniej precyzyjny, to rzeczywiście ja bym się może obawiała. A naprawdę z tym aplikatorem ta pomadka wypada świetnie. I ostatnia rzecz, którą mamy do testowania, czyli stick do konturowania. I to, co jest fajne w tych stickach, to to, no tutaj akurat mamy jeden egzemplarz, więc wam nie pokażemy tej magii, natomiast każda ścianka ma w sobie magnes, przez co te wszystkie sticki się łączą. Łączą. W ogóle skąd nazwa Fenty? Fenty to jest nazwisko Rihanny. I stąd jest ta nazwa i to, co jest fajne, to to, że Rihanna rzeczywiście bierze czynny udział w tworzeniu tych kosmetyków. Nie na zasadzie, że oni jej wysyłają, to zrobimy taki i taki rozświetlacz, taką i taką pomadkę, takie i takie coś tam i ona pisze okej. Tylko ona naprawdę przychodzi na spotkania, sama też stara się projektować, sama wybiera kolory, sama miesza i w ogóle, no wiadomo, że tam jeżeli chodzi o jakieś bardziej takie technologiczne rzeczy, to może niekoniecznie, ale rzeczywiście bierze mocno czynny udział w produkcji. No i właśnie tak jak mówiłam, hasło marki to jest included, żeby każdy znalazł tam coś dla siebie. Nie wiem, czy wiecie, czy marka już ma rok. Ja byłam w szoku, kiedy to przeczytałam, ponieważ wydawało mi się, że to jest totalna nowość na rynku. Jakoś nie zakojarzyłam, że już minął rok od powstania i wreszcie mamy ją w Polsce, wreszcie możemy dostać te kosmetyki stacjonarnie w sieci Sephora. Ludzie biją się o te kosmetyki, a my dzisiaj sprawdzimy, czy faktycznie warto. To zaczynamy chyba od tego sticka. I to, jak makijażyści Fenty Beauty pokazują, żeby go używać, tak jest najlepiej, Rihanna też tak prosi, żeby używać, rozgrzać go najpierw na dłoni, ponieważ te sticki mają dość taką zwartą formułę i nie nakładać od razu sticka, tylko właśnie z dłoni. Dobra. Tutaj akurat ten stick jest w takim dość chłodnym odcieniu, takim typowym do konturowania, nie do końca do ocieplania, ale wydaje mi się, że właśnie to jest fajniejsze w stickach, bo można wtedy je tak bardzo precyzyjnie nałożyć, a rzeczywiście, żeby tą twarz ocieplić, fajnie jest użyć takiego po prostu już bronzera gdzieś tam prasowanego. Ale w ogóle fajnie, bo te sticki przyjemnie się go nakłada. Naprawdę przyjemnie. Tak. Super pracuje, nie? Szybko się blenduje.
fajny jest ten stick, ale przez to, że trzeba go rozgrzewać, moim zdaniem trochę traci. Bo jest ile produktu ci zostaje na dłoni? Po pierwsze, po drugie, kurczę, jest taka konkurencja na rynku makijażu, że tych sticków do konturowania jest po prostu tysiące. I jeżeli mogę sobie wybrać coś, co mogę nałożyć szu i szybko rozblendować, to jednak sięgnęłabym prędzej po taki produkt, niż po coś, co jeszcze muszę rozgrzać, a potem to dopiero nałożyć, a potem jeszcze coś tam, a potem przypudrować i w ogóle różne rzeczy. Także jeżeli nie macie żadnego sticka, to ten może być naprawdę fajną opcją. Jeżeli macie, zostańcie przy swoim. Zostańcie przy swoim. Okej, no i teraz ten złoty rozświetlacz. Co sądzisz, Ola? Boję się, ponieważ no nie wydaje mi się, żeby ten odcień pasował. On może fajnie wyglądać na opalonej, oliwkowej cerze. Idealnie. Idealnie. Jakby na pewno stopi się lepiej ze cerą i sam jakieś tam zabarwienie kolorystyczne dużo bardziej będzie pasowało. A ja się boję, że będę wyglądała po prostu jak klaun. Tak, że będzie miała takie złoto. Tak. Tak, ja bym sobie tak sypnęła takim złotym brokatem po prostu, trochę tu, trochę tu. Ale ogólnie z Fenty też są fajne inne rozświetlacze, jak najbardziej, natomiast my mamy stwierdziłyśmy, że jesteśmy takie blade, szalone, że ten idealnie. Dobra, to próbujemy. Oj. O. Już najpierw spróbowałam sobie na dłoni i widzę, że ryzykowne posunięcie. Trochę mech, nawet nie ze względu na kolor, bo powiedzmy, jak nałożyłam tak mniej i trochę go wpracowałam w skórę, to nie wygląda, jakoś tak się nie odznacza mocno. Ale jest strasznie, kurczę, drobinkowy. Nienawidzę takich. Nienawidzę takiego rodzaju rozświetlacza. Nienawidzę do drobinek, tak zostałem wychowana. O, dokładnie. No, przepraszam bardzo, ale jakbym chciała sobie kupić brokat, to bym po prostu kupiła brokat. Ale powiem ci, że ogólnie w rozświetlaczach Fenty jakoś tak ta drobina jest taka, kurde, nawet jak są takie jakby taflowe bardziej, to gdzieś tam one są połączone z tą drobinką. No i nie każdy taki efekt lubi i powiem wam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczona kolorem, bo naprawdę nie wygląda za ciemno, jakoś tak w miarę okej. Okej, u ciebie jak nałożyłaś więcej, to wygląda to źle. Tutaj po prostu widać, gdzie rozświetlacz się zaczyna, gdzie rozświetlacz się kończy. I nie mówię, bo on może być cudownym toperem właśnie na taki już taflowy rozświetlacz, bardzo miałki, że tak powiem. I wtedy jak się na to da ten blask, ten taki blink, to może być ciekawie. Ale no. Na razie uzyskałam taki efekt, którego się bałam. Wyglądam trochę jak obraz Picassa. Ja wyglądam, jakbym miała złoty wąs. No na łuku Pidyna nawet nie próbowałam, słuchajcie, nie. Wiedziałam, że będzie śmiesznie, no i jest. Ja spróbuję sobie w kąciki oczu. A co? Może tam. Spoko. Się sprawdzi. W sumie może też to. O. I to jest jedyne zastosowanie, które moim zdaniem pasuje. W ogóle rozświetlacze Rihanny i wszystkie produkty są takie wielofunkcyjne, że rzeczywiście tego jak najbardziej można używać. Tak na przykład jak jest to takie połączenie już słynne tego różowego i pomarańczowego rozświetlacza, no to jeżeli nie lubicie się mocno bawić makijażem, czy nawet modą i makijażem, no to raczej nie znajdziecie dla tego zastosowania na twarzy, ale na oczach. Już widzę, że odcień jest przepiękny. Mhm. Ojej, trochę wyjechał. Cześć, poczekaj. Dobrze jest, nie, ale odcień jest problem. Przepiękny. Odcień jest śliczny. Odcień jest super, to nie jest taki błyszczyk, wiecie. To jest z takimi drobinkami, nie wiem, czy kojarzysz takie błyszczyki, czy to było dawno i nieprawda. Nie, są jeszcze jak najbardziej. Jeszcze są, no właśnie, to ja tak kojarzę błyszczyki. Natomiast ten daje taki fajny połysk, delikatny kolor, który moim zdaniem super wygląda i faktycznie również może pasować do każdego typu urody, bo to jest taki trochę nudziak, ale taki bardzo subtelny. Okej, dobra, powiedzmy, że jest. Nie jest idealnie, ale jest. Fajnie, bo wybiela zęby. Znaczy, moje nie są jakieś najpierwsze, ale ogólnie wybiela, widzę to. Jest dość przyjemna, bo nie zasycha na taki kamień, nie jest twarda, nie czuję, żebym miała coś niesamowicie niekomfortowego na ustach. Natomiast jeżeli ktoś nie nosi matowych pomadek, no to raczej się nie przyzwyczai do tej, nie będzie dla niego super komfortowa, ale jeżeli ktoś nosi, to jak najbardziej. Czerwień jest przepiękna, jest bardzo głęboka.
Aczkolwiek jednak rzeczywiście ta płynność tej pomadki nie jest jej zaletą. Nie pomaga tej pomadce. Trochę rzeczywiście musiałam się bardziej namęczyć z tym, żeby te usta ładnie wyrysować. Bo tutaj gdzieś tam, tutaj coś tam, tutaj coś poszło nie tak. No i przez to, że jest taka super płynna, bardzo szybko wysycha. I na przykład tak jak mam porównanie powiedzmy do pomadek Kat Von D, tych płynnych, no to one są trochę gęstsze, przez co dłużej można z nimi popracować, są bardziej plastyczne. Tutaj jest tak naprawdę tak, że jak zaczęłam robić górę, to dół już mi cały wysechł. I żeby go poprawiać, tak już nie do końca to idzie. Aczkolwiek moim zdaniem dla tego koloru warto się tą chwilę przemęczyć i nauczyć się z tą pomadką pracować, bo kolor jest naprawdę przepiękny. Wygląda pięknie. Z produktów, które miałyśmy tutaj do wyboru, chyba najbardziej podoba mi się mimo wszystko pomadka. Ja jestem fanką czerwieni i ta czerwień naprawdę, ten odcień czerwieni naprawdę mnie urzekł. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to tylko dlatego, że nie jest to mój odcień. Nie poleciłabym go i dwa, nie lubię takich brokatowych rozświetlaczy, więc tutaj ten produkt niekoniecznie. Sticky super i błyszczyk również jak najbardziej, przepiękny kolor, który trudno znaleźć na rynku. Tak, więc wydaje mi się, że te odcienie w tej marce grają tutaj główne skrzypce dla mnie i są taką największą zaletą, jeśli chodzi o te produkty. Mhm. Rozświetlacz fajny, ale drobinkowy, więc no tutaj w zależności co kto lubi. Pomadka, powiem tak, że wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. Jeżeli kupicie, nie powinniście żałować, ale wszystko ma jakieś takie swoje małe ale. Czyli nie ma tego efektu wow. Tak, nie ma czegoś takiego, że o kurde, ale ja to muszę kupić, ja to muszę mieć, tylko jest takie okej, okay, jeżeli już to kupiłam, nie będę żałowała, ale nie wiem, czy kupię drugi raz. Dziękujemy za oglądanie. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej testów różnych marek lub różnych produktów. A także nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Powoli zbliżamy się do 100 tysięcy subskrypcji. No i będziemy mieli dla Was bardzo, bardzo fajne nagrody i niespodzianki. Także koniecznie zostawcie tam kliczek na tym czerwonym guziku. No i zaglądajcie jeszcze na naszego Instagrama. Ladies oficjalnie zapraszamy. Do zobaczenia.